Hej, siemanko, ja jestem Topolo i witajcie w kontynuacji naszego dodatku DLC Creeping Winters w Minecraft Dungeons. Również tutaj kontynuacja z Safe Modem oczywiście. Sprawdzajcie sobie link w opisie do jego kanału. Wpadajcie, zostawcie mu lajka, zostawcie komentarz. I co? Kontynuujemy naszą rozgrywkę. Poprzedni odcinek poszedł dosyć gładko, dosyć szybko, aż się zdziwiliśmy w sumie. A kto jeszcze tego odcinka nie obejrzał, tutaj polecam zerknąć chwileczkę do tyłu, cofnąć się o odcineczek i nadrobić czas. A wszystkich was zapraszam na ten odcinek. No, no dobra, Topolo, gdzie lecimy dzisiaj? Została nam druga misja, oczywiście tutaj Creeping Winter, w naszej nowej mapce, Samotna Forteca. Dokładnie, cały czas jeszcze nie odblokowaliśmy sobie tej tajnej misji, pewnie to zrobimy sobie już na spokojnie kiedy indziej. Jak będziecie chcieli, to oczywiście też to możemy wam nagrać. To napiszcie oczywiście w komentarzu i u mnie, i u Topolo jak najbardziej. Dokładnie tak. No to co, czeka nas teraz cutscenka chyba, czy nie? Chyba powinna być. I to będzie na pewno już boss jakiś normalny, mam nadzieję, że nie ten iluzjonista. Uwaga. No i dobra, powiem szczerze, że nawet nie widziałem cutscenki. No, wiesz co, szczerze mówiąc, coś się tutaj kryje, o, tak powiemy. Znaczy ja powiem taką, ja sobie cutscenkę zobaczę później podczas montażu i będę już wiedział, o co tutaj mam. A dokładnie tymczasem, tak. No trzeba to przejść, w podobnym czasie myślę, bo byłoby spoko. Tak 20-25 minut. Ja myślę, że tak, są spoko odcinki. Optymalny czas. Jak najbardziej. Nie no, po prostu wydygali mnie, że to będzie tak długo wszystko trwało. To po prostu... Idzie jak po maśle. Leci tak, trafiłem na grupę kuszników i coś mnie zamrażało, nie wiem. Okej. Nie wiem, nie mam cię. No to jeszcze wiesz, ogarniemy zaraz. Ojoj, ja tu mam niestety niewielkie lagi tutaj posiadam. Aha, ciekawe. Weź chodź tutaj może. Już. Jeśli się odnoga. Oczywiście bardzo trudna zasadzka nas wita. Witam serdecznie oczywiście. Ja mam tutaj daję ładną siekierkę, z chęcią się podzielę. Te lodowe klocki mi tutaj zrzucają, oczywiście. No tutaj. No denerwujące są te stuny. No. Chociaż to boli. Powiem szczerze, że już wolę te lodowe niż tego iluzjonistę. No tak, tak. To prawda. To straszne. Zwykła biała jeszcze, no, gra mnie nie lubi, naprawdę. No nic ciekawego. Może od nogę? Do przodu jest... A nie, tutaj tak musimy znaleźć klucz. Tak, tak, niebieski. No, to jeszcze spoko. Niebieski cyngiel. Okay. Hello, witam, okay. witam. Dzień dobry bardzo. Klocek ci spadł. Coś mi się zapaliło, jakiś boss? Czy mi się nie wydawało? To może alchemik był. Alchemik chyba podbił kogoś i temu mi się on pokazał jako boss. A może? Tak. Bo to tak, tak ogólnie działa, prawda? Jeśli masz kogoś podbitego, to on się wyświetla sobie jako boss. O, patrz, tutaj strzelają normalnie z tych. Wiem, zauważyłem już. Coś tam jeszcze jest? Nic nie ma, dobra. No to wracamy. A gdzie masz? A masz kluczyk? Mam na plecach. Dobra, bo już z tego zimowego klimatu... Od razu zajumałem, co ty? No... Ja się nie dzielę. Leży kluczyk jeszcze diamentowy, no to... No, niczym prawdziwy przewodniczący. Dobrze, idę za tobą. Po prostu idzie i po prostu gada. No... Tutaj klucz po prostu idzie i tylko i wyłącznie bla bla bla. Dobrze. I właśnie jak wkłoniesz tych, to odblokowujesz tego sklepikarza z tymi randomowymi. Kumam. Spoko. Ogólnie sam system jest fajny, bo ci nie daje wszystkiego na start. I wykonanie tego maksymalnego u tego z tymi najlepszymi rzeczami, to wymaga troszkę czasu, bo tam musisz rozwalić 50, czyli albo 50 golemów, albo 50 iluzjonistów. Co współczuję każdemu, który w ogóle się takie coś będzie chciał robić. No, ale to zawsze, wiesz, zachęca do progresu. I o to chodziło chyba. Bo szczerze mówiąc, poprzednie czasy to... Średnio to wyglądało. Mi się wydawało, że ten lód latający się rozwalił o te słupy. Jak przyleciałem koło tych słupów, on się rozwalił. No, będę musiał to przetestować. Czy może przy ścianie, jak będę latał, może on się rozwali sam. No to jeszcze trzeba jakiś trik. Jeszcze trzeba to opracować tutaj. Na sposób wziąć. Ajaj, nie chcesz się na mnie. Ja powiedziałem, w ogóle przestałem uników. Ja robię, bo mam ten ogon z płomienia. A no, to tak. To się pilnuje ja trochę. To w ogóle nieprzydatny według mnie. Czekaj, trzeba rozwalić w tych. Okej. Bez problemu. Lecimy dalej. Noż. Aj. Tam, dobra. Tak, tutaj walczę z jakimś magiem. O, dobra, już się. No. I tutaj jeszcze jest ten wzmacniający. O, idealnie. O to chodziło. Patrz, no nie idzie uniknąć tego spadającego lodu. Ja ciągle w to samo, po prostu no, lecę. Ale no. Wydaje mi się, że gdybyś robił uniki, to chyba wtedy jest możliwa szansa na uniknięcie tego. No i mało tego, ty musisz właśnie daleko uniknąć, bo to nie jest tak, że wyskoczysz w ostatniej chwili. I tak cię złapie. A nie, tutaj ci się udało akurat. Nie, jak rzuci się w odpowiednim momencie, to jeszcze da radę to uniknąć, ale szczerze mówiąc, to i tak czy siak jest bardzo ciężkie według mnie. Dlatego jest bardzo ciężkie, żeby to jakoś ogarnąć. No i dobra, mamy znowu bibliotekę. W bibliotece przyprowadzi sobie jakieś sekrety, ale wątpię, żeby były, naprawdę. No raczej, czekaj, zerknę na mapce. Też 0 na 0 jest. A, no to cóż, teraz tylko pytanie, czy jest standardowo 0 na 0, czy po prostu takie mamy szczęście. Nie wiem, ale bynajmniej no... Nie wiem, czy może przechodzić wszystkie te... Wszystkie przejdźmy. Mówisz o mapce? 100% robimy? Tak, tak. No... O, uwaga. Przecież nie, skoro tutaj nic ma nie być. Znaczy no nie mamy żadnych tajemnic do odkrycia, nie? Lecimy głównym. Lecimy głównym jednak. W tej pierwszej faktycznie miał to sens. O, to miało sens. Coś. Czekaj. Nie, już myślałem, tak fajnie wygląda taka miejscówka. Właśnie, to jakby sugerowało, że coś tam może być jakiś, nie wiem, przycisk. No. I dwa przyciski odblokowują coś, bo to jest po dwóch stronach chyba jest identyczne miejsce. No faktycznie, dobra. Coś tu spowalnia mnie. Ci łucznicy. Zombiaki rzucają czymś. Teraz tych fajnych. Oj, biegnij! Dobra. Biegnij, ruszaj się! No jest wolny. No nie, tutaj... Czekaj. A tu jest tak, że po tej no, kostce, która jest bardziej w śniegu, nie biega się wolniej? Przez co? O to jeszcze chodzi. Tutaj masz zwykłą kostkę, no. Tu masz taką po prostu bardziej. A jest, tak, jeszcze na niej się można poślizgać się można chyba. Nie, chyba nie. Czy może zamrażać, prawda? Tu chodzi jeszcze o to. Może a może ogólnie w grze, jak biegasz, się zamrażasz, a jak podchodzisz do pochodni, to się odmrozisz. Więc próbuj je unikać, co powiecie bez pochodni. No ciekaw jestem, czy to tak właśnie działa. Czy aż tak fizykę tutaj zaprogramowali. No wiesz. Wow. Jeśli chcą ile? 27 do tych? Ale za co? Za tego właśnie DLC. Tak, jakoś tak było, no 27 około. No to powinni coś fajnego dać. No, warto by było. O, też z drugiej strony. Inny gierka jak w Simsach się na to nie patrzył. No, ale to już EA Games, nie? Oni są z tego znani, że robią gry, a potem... robią pół gry, wypuszczają cię jako pełną, a potem dodatki musisz kupować, wiesz. Dokładnie, dokładnie. No dobra, teraz mamy ciekawy... Jest mnóstwo terenów wokoło, ale mi się sugerowało, że to jest boss, ale z drugiej strony mamy dopiero to jest 10. minuta. Więc tak troszeczkę byłoby słabo. No u mnie też właśnie patrzę, że no niemożliwe, żebyśmy tak szybko zrobili. Uj, to jest taki teren, że aż sugerowało, co tutaj może być. Nie, dobra, jest klucz. Jest klucz. I jest skrzynka. Klucz jest... dobra, musimy pewnie jakieś walki zrobić znowu, tak jak było w dżungli. Widzisz, bo tutaj brakuje czegoś. Tam jest klucz. Trzeba coś wykonać, żeby to odblokować. Wiesz co? Ej, stój, są dwa klucze. Tak, tutaj jest jeszcze niebieski. Tutaj jest niebieski. Tu, za tymi... za tym murem. Kombinujmy. Dobra. Chyba trzeba... Ojojoj, co tu się dzieje? Nie, tutaj już się wracam, więc tutaj na pewno nie. A właśnie, że tak. No, jest, są sotki. Zapraszam. Dobrze. To nie jest faktycznie ogrodzone. No. Wiesz teraz, ty. Noś ten ciężar. Niczym władca pierścieni. Jeśli przegramy, to przez ciebie. Okej, niech tak będzie. Znaczy, to może odblokuje nam przejście to. Czekaj chwilę. Tak powinno być. To będzie już fajnie. No i mamy. No i o. No i spoko. Dobra, i niebieski kluczyk tutaj. Aha, i teraz po złoty lecimy. Uwaga. Tak, musimy na pewno tutaj przejść, czy nie? Zobaczcie, tam nic nie dało. Nie, jest, widzisz? Tutaj. Tak. Podpaliły się schody. No to śmiało. To jeszcze tylko patrzę sobie. Zasadzki? Nie ma, nic. Gra uznała, że po co zasadzka? Zaraz wam puścimy takiego bossa, że padniecie. No. O, chyba coś tu będzie, no. No co ty... A już myślałem, że boss wstaje taki. A tu może być boss. Na przykład taki, który będzie reprezentował ten teren pod nami. Uwaga. Pokonaj zjawę. Pokonaj zjawę. Ja nie mogę się utrzymać. No. Ale tu myślałem, że to już. O nie, czemu on znika? No kolejny, prawda? Tak. Ej, zrzucił mnie. Latać. To patrzcie na życie, bo póki masz życie, to spoko możesz jeszcze spadać, prawda? Nie, poszedł... Stun? Tam masz stunę jakiegoś. Ała, spadłem. Spadam. Jest speed. O, nie w tą stronę. Dobra, po nim. Szybko. O, level up. Kusza motyla. Ja nóż dusz. Obrażenia w walce 500, czyli to jest szybkostrzelna. Wow, coś mnie strzela tutaj. Dwóch przeciwników jednocześnie. Ej, to ciekawe jest, szczerze mówiąc. No. Dwóch przeciwników jednocześnie może bić. Kusza? No. A to... Ta z szybkością jeszcze. I mogę jeszcze zwiększyć jej szybkość. To już... No, to już jest broń maszynowa, tak jak mówiłem. No w ogóle ty... hardcore. Ej. Pocisku wystrzelony zwiększa się w trakcie lotu. Reakcja łańcuchowa. No, to jest taka właśnie. Ja sobie driftuję tutaj. Okay, bączki zrobione. Tyk. Ale to już koniec misji jest. Zobacz. Nie. No patrz. Nie. Nie. Co to jest? To jest 14 minut. No zrobiliśmy to. To miało być na długie godziny gry. To jest DLC. No. Każdy DLC trwa 2 godziny. Niestety. No dobra, to idziemy. No. Nie ma co przedłużać. Niestety, możemy się tutaj długo po prostu bawić na lodzie, no ale... Ale to czekaj, jaki to był główny boss, ta zjawa? No ta zjawa chyba. No już dwa... Jeszcze szłem większe wyzwanie. Tak, faktycznie. Dżungla była mocniejsza. Lodowa różdżka. No kurczę, nie, naprawdę taki czuję niedosyt lekki po tym. No jest tak, właśnie nie zaskoczyli nas tutaj, nie ujęli nas zbytnio. Więc może ta ukryta jest jakaś taka omega? Tajna misja. Próba jest 109, czyli ta średnia jest mocniejsza, bo jest 110 i 111 jeszcze. To jest ta słaba próba. No, nowa zbroja jest tutaj. Podejrzewam, że to będzie ta lodowa. Okej. No ale no co, tajnej misji raczej nie mamy odblokowanej. No chyba, że jeszcze dokończymy sobie tutaj do tych 20 minut odcinka. Proponuję tutaj poszukać tej tajnej misji może w takim razie. Pobijmy się na codzienną próbę razem. Chyba, że tak. Pełna lodowej. No to dawać, to lecimy. I tego, podstawowe właściwości. Wartość początkowa zdrowia ustawiona jest na 1. Mamy 1 życie. Tak, czekaj, albo jedno życie bardziej. Teraz tak. Stosują klęcie, trafienie krytyczne i istnieje następująca liczba mobów z zaklęciem odbicia 50%. Czyli 50% mobów ma odbijanie strzałek. Tak, czyli co drugi będzie odbijał nam stały. No to co, lecimy. Jasne, że tak. Nie mogę się doczekać. To ostrożnie czyli musimy tutaj. 2 na minus, 1 na plus. Czyli każdy ma kryta. To tak, jest, to jest na plus. To jest chyba pierwsza, tak? To jest jedynka, codzienna próba. Teoretycznie nazywana 1, ale to nie jest jedynka. Znaczy to one się przenumerowały. To jest to samo. Tak, to jest taka scenka, którą pominęliśmy. 14 minut, tak? No. Aha, zjawa jest opętana. No. To by tylko chodziło o zjawę, tak. Okej, niech będzie. Dobra, modyfikatory są widoczne, to jest pierwsza zmiana. F5? Czemu F5? Co jest jak wcisnę F5? Aha, rozwijam listę, dobra. Jaką listę masz tam? Wiesz co, pod F5 mogę schować to po prawej tą legendę. A to ja nie wiem jak na padzie to zrobić, więc u mnie legenda będzie. No na razie mogę zostawić. No i dobra, teraz pytanie. Mamy jedno życie? Nie, nie mam jednego życia. Nie, mamy jedno podejście, dobra, czyli jak zginiemy teraz, to koniec. Chyba, że jedno zginięcie mamy tylko. Znaczy mogę cię podnieść, prawda? Aha, uwaga. Ale jak nie podniosę cię, to koniec jest już. No dobra. Znaczy, tak obstawiajmy na razie, więc starajmy się tutaj nie zginąć. Byłoby miło, tak powiem szczerze. Czyli co? Ale jak będzie w praniu, to się okaże. No, rzadko używamy strzałek, rozumiem. W takim razie. Znaczy, możesz używać, tak jak już mówię. Masz 50% szans, że ci odbiją. Chyba po tej stronie, bo nie, teraz jest tam. No już tutaj. To widzę na mapę, no? Okej. Tutaj jest coś. Dobra, teraz troszkę myli, bo teraz co drugi moby właśnie ma tą aurę. Oj. To odbicie. Faktycznie, no mija już... O! Co za przejście, tego nie było. To jest... Może być to do odblokowania. No bo właśnie zginęliśmy. I padamy. Ups, report. O, pan jakiś kucharz jakiś zamrożony. Znowu imprezę psujemy im, no nie no, no nie można tak. Niestety. To jest impreza. Trudno się mówi. Oni tutaj bawią, przecież my ich musimy psuć wszystko. To nie fajne. Okej, jazda. Oni miał odbicie, okej. Dobra, okej. Skrzyneczka, uwaga. To już na swoim przykładzie wiem, że nie warto strzelać. No. Próbowałem, strzelałem, niestety. To nie wyszło. To jest, nie, to jest mapka druga, tutaj nie ma ukrytego przecież. Faktycznie. Drugi nie ma, jest na pierwszej. Powaliło mnie. Dobra, ostrożnie, bo tam... Tak, dlatego na razie się oddaliłem, lepiej po prostu obijam pierw. I teraz mogę dopiero ciebie respić. Liczba pozostałych żyć drużyny, 1. No właśnie, nie wiem co to oznacza. Będzie jedna próba albo... nie wiem. Zresztą, jeśli jakimś cudem zginiemy, to się przekonamy wtedy niestety brutalnie o tym. Dokładnie tak. I de facto będziemy przychodzili wtedy solo. Przecież nie wiem, czy solo będzie łatwiej, chyba będzie trudniej. No zobaczymy oczywiście. Wydaje, bo tak naprawdę poziomu czasem nie zwiększa, jeśli damy w dwójkę. No właśnie to różnie bywało, bo jak graliśmy we trójkę, czy w czwórkę nawet... Ale wtedy było co zwiększyć. Czy w trójkę, no. Teraz już nie ma co zwiększyć, bo gramy na maksymalnym. No właśnie. Wydaje mi się, że teraz jest napisałem po ciebie, bo szczerze mówiąc, mnie takich przeważnie bije na shota. Przeważnie na shota ich mam. Bardziej na krytyku. Więc nie wiem, dobra. No zależy jak będzie krytyk, nie? Ja idę przodem. Ja mam lepszą zbroję. No na pewno. Ale poczekaj jeszcze. Jeszcze nadrobię, tylko trochę czasu. Wolny jesteś. Wziął, zjechał od razu. Dobra. Co za zły człowiek. Zły, niedobry. Tak jak ten maga. Spoko. Oj. No i mnie jeszcze rzucili mnie tutaj tym dziadostwem. Uważaj, kolejne wejście. To jest co? Olejmy może wejścia w dół. Jasne, że tak. Chodźmy tym po prostu głównym celem. Wykonajmy tą daily, a nie. Tak jest, checkpoint zaliczony, żeby był. A później będzie czas na dopieszczanie tutaj mapy. Eksplorację. w górę chyba. Już idę, tylko tam. Jak udało mu się jeszcze? Jeszcze rzucił tą swoją bryłą lodu. Może to ogłusza, nie? No, obrażenia no, może... To jest tutaj kurczę ciężkie właśnie. Ło, jaki poślizg. Ale powoli, powoli do przodu. Ty po prostu jedną stroną, ja drugą stroną. No, już mnie ogłuszyli, ale okej, ogarnąłem się. Tak, dobra, okej. Uwaga, czarodziej. Jak tam żyjesz? Żyję. Jest okej. Jakiś item mam, czekaj. Zbiorę. Zawsze na sprzedaż. 50 albo 100. Emeraldów będzie. No, ekonomia musi się zgadzać, nie? Dobra, uwaga. O, 3 klocki, uważaj. O, troszeczkę tego klepnąłem, a to i tak się nie za dużo. Nie powiedział. Okej. No dobra. Strzelamy w niej. Co tam? Okay. Ojojoj. Nie bić mnie, ja jestem grzeczny. Ja byłem grzeczny dzisiaj. Zobacz. Nie strzelać mnie. Powiem ci, że jak zestunuje cię ten klocek, to nawet nie możesz użyć potionu leczenia. Tak, a jak jest dużo mobów jeszcze wokół ciebie. No. No to już jest ciężko. A, zdążył znowu. Już się ciepło mi się zrobiło już. Jego życiowo stoisz? Full. Dobra. Jest, pilnuję się tutaj. Powoli czekam na golema. I mamy ptaszki, nawet nie zauważyłem tego. Jakie ptaszki? Może wybraliśmy, no oboje sobie. Aha, dobra. Do ptoka, jako swojego towarzysza. Wiesz, tak jest raźniej. Ptaki mają raźniej, tak, dokładnie, dochodzi. Co dwa ptaki, to nie jeden. Okej. To może brzmiało źle, ale czekaj, nie ta strona. Dobra. Czuję się jak pirat. Tu. Ho. Nie, to był bardziej małej. Takie chyba. Okej, tutaj. No nie. Czy to jest klucz? Nie, to nie jest na klucz. Tu był chyba klucz. O nie, tutaj bomba leci. Wyleci jednak nic niestety. No nie, ja mam talent do wpadania. Czekaj, ja się rozsunę. Wyjdział w grupkę mobu, którym się szybko wyleczył. Jaj, może nie w to? No właśnie. Zostaw go, bym się wyleczył. No właśnie, to jest to, że jak za mało mobków, to giniesz, a jak jest więcej, większy trash, to też musisz uważać. Ale wtedy grzyba odpalasz i heja, nie? Już się wyleczyłem. Już mogę grać dalej. Tak jest. Jest to... Dla nich jest tak, bo przynajmniej mogę się po prostu leczyć, prawda? To jest ten plus. Mogę się po prostu leczyć. Nie muszę nic specjalnie brać po to, żeby się właśnie wyleczyć tutaj. To jest spoko sprawa jednak. Czyli po prostu potion masz zawsze w rezerwie. Tak, on jest po prostu, jak widzę, faktycznie awaria jakaś, po prostu bum, klikam i liczę, że nie będę go potrzebował za chwilę. Tak to wygląda przeważnie. Ja mam ze 2 grzybami, a ty? Ja mam 1, wiesz? No nie, tutaj na moim speedzie nie będzie można grać. 2 nie. Ale też staram się tutaj uważać, także się opamiętałem już z tymi skillami. Zdobądź klucz. Czyli wokoło. Znaczy i tak trzeba po prostu ich rozwalić, bo tak będziemy musieli później wrócić. Tak jest. Musi być tak czy siak czyste. Poczekaj. A tutaj... A nie, dobra. Czyli musimy najpierw niebieski wziąć. Okej, dobra. Udało się jakoś. Zbroja czempiona mi dropła. Ale szara. Żeby na szczere się nawet nie patrzę, bo tylko idę, zbieram, dalej. No. Nie. No teraz ja wezmę. Albo ja ci zebrałem. Zajumał od razu. Rzucił się tylko nie bał się i zajumał, no. Czy jest? to jest. Okej, dobra, spoko wyszło. A ty pili może jednej strony, ja drugiej. Tak, tylko że aktualnie uciekam, bo mam mało życia. Uwaga, uciekaj. Ja widzę bombę. Leczę, mam nadzieję, że tak. O, dzięki, kurde. Zapomniałem się wyleczyć, jak zacząłem ciebie po prostu leczyć. No. Tak później myślę, oj, mam 1/5 życia, a tam jedna osoba żyje. Okej. Okay. Troszeczkę się wydygałem lekko, a teraz to przesuwa się na to, dobra, okej, tak to wygląda. Zapomniałeś chyba tam o kimś, o właśnie. Już, po nim. No i dobra, teraz najlepsze wyzwanie będzie. Jeśli faktycznie mam 1 życie. Zatrzymaj zimę. Aha, ten jest. No będziemy pływali. I teraz pytanie, czy on będzie miał odbicie. Mamy 50% szansy, że on nie będzie miał, nie będzie miał odbicia. Sprawdźmy teraz to. Teraz ja go wezwę. Dawaj, odpalimy. Czekaj, czekaj. Niech on sobie tutaj się ogarnie. I zaraz odpalimy się. Ja myślę, że on będzie stał w miejscu. Chyba, że nie. Stoi w miejscu i nic nie robi przez chwilę. Właśnie, o, czekaj, na razie nie. On nie ma, dobra, on nie ma. Nie, teraz znika. Uwaga, o teraz. I teraz full bicza, wszyscy na full. Wow. To było piękne, graty. Ale go przycisnęli. Zero możliwości miał. Piękna sprawa. Muszę promcy. 3500 życia. Tak, czyli 3500 damage, czyli maksymalna szansa na rykoszet, potężne strzały. Okej. No mi fajne, ta będzie już fajna. Grobowa groza, tutaj unikatowa, glewia oczywiście, taka złota, fajna. No to teraz trzeba sprawdzić, czy coś dostaniemy, czy to właśnie było to, co mieliśmy otrzymać. Może tak, może właśnie. Ale unikat ci dropnął? Tak, unikat. Unikat. Okej. Zobaczmy teraz, coś się stanie w tym momencie. I skrzynka zwykła będzie, czy coś innego? Skrzynka na łatwiznę lekko poszli. No. Powinna być inna. Artefakt. Podwójny topór. Burzomłot dostałem. Burzomłot, w którym zaklęto moc rozszalałej burzy. Zielony czy Nie, unikat. Unikat. A to ja miałem. Miałem na odcinkach to. Tak, miałeś go? Tak. Szybki on jest. Jest mega szybki. Nie, on nie ma szybkości w sobie. No proszę, no ja chyba wiesz co? No, zmienię sobie. Co się stało z tym? Bardzo wysokie obrażenia obszarowe. Nie ma leczenia, ale ma kryta. Ma szał i ma ostrzenie. Albo ostrzenie, albo stuna. Można dać na nim. No widzisz. Wbrew pozorom. Jeszcze sobie tutaj na szybkim takim teście. 4000 życia prawie. No powiedzmy. Powiedzmy, że piorą co jakiś czas. Ale co dokładnie, dosłownie co jakiś czas. To troszkę słabo. Myślałem, że będzie zawsze. Nie, nie no. Wiesz, młot Tora to musi się naładować jakoś, nie? Ale nie może być za dobrze. W dwóch rękach. No jasne, że tak. A on patrz, tak po prostu trzyma, że panie, pomóż mi to nieść. No, no. Dobra kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że spełniliśmy wasze oczekiwania. Dajcie znać, co myślicie o tym dodatku, co myślicie o tych wszystkich zmianach tutaj przedstawionych przez nas w naszym tutaj duecie. No i oczywiście wpadajcie do Safe Moda. Kto jeszcze nie widział kanału, niech oczywiście zostawi followka. A ja dziękuję Safe Modowi za kolejny odcinek. No i dzięki, wpadajcie, bądźcie na bieżąco, zostawcie sobie lajka, zostawcie subika. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, siemanko, hej! Hej, hej!